można czytać oczywiście najpierw teksty zagraniczne, jak czyta, czy teksty Polaków o zagranicy, jak Filip Springer tak czytał właśnie na antologię, że najpierw wybiera to, co Polacy pisali o świecie. Można czytać najpierw samymi kobietami albo samymi mężczyznami, albo wybrać sobie jakieś dziesięciolecie. No, naprawdę jestem zadowolony, że w tych dwóch ciężkich tomach mimo wszystko buzują te teksty jak w Coca-Coli po prostu, jak w szampanie, jak ta treść. Dużo jest tam rzeczy, to się wszystko mieni, jest barwne i różnorodne, mam nadzieję. Krzysztof Konkolewski. Krzysztof Konkolewski, którym się zachwyciłem, jak miałem 11-12 lat. Stałem pod księgarnią Złotolii mojej rodzinnej, wpatrywałem się w książki i zobaczyłem, że jakaś książka ma tytuł Baśnie udokumentowane. I słowo baśnie mnie jako dziecko zainteresowało. Się okazało, że to są baśnie, ale bardzo dorosłe, prawdziwe i straszne, czasami okrutne, a czasami bardzo tajemnicze, bym powiedział, metafizyczne i wręcz nawet kryminalne. Baśnie udokumentowane to jest taka książka Konkolewskiego z 1976 roku, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Po prostu pokazała mi, że świat może być ciekawy, tajemniczy, frapujący, a jednocześnie, że można to świetnie zapisać, bo Konkolewski pisał swoje teksty jak kryminały. I z tych baśni udokumentowanych mamy w antologii dwa teksty Konkolewskiego. Właściwie traktujemy to jako ten rozdział Krzysztofa Konkolewskiego jako fragment książki. Więc Konkolewski na mnie, jako na chłopaku, zrobił ogromne wrażenie. A potem, kiedy już byłem młodym dziennikarzem, to oczywiście Hanna Kral i taka wydana w podziemiu książka Trudności ze wstawaniem. W tej książce był wspaniały reportaż Hanny Kral Ludzie może nie są źli, o Annie Walentynowicz. Reportaż napisany bardzo prostym ściegiem, ale niezwykle głęboki, jak wszystkie teksty z tamtej książki, z mocną puentą. Pamiętam, jak to czytałem jako 22-latek. Czytałem tę książkę, to po każdym króciutkim tekście Kral, bo te reportaże były bardzo króciutkie, i po dojściu do puenty czułem się, jakby mnie ktoś uderzył młotkiem w głowę, jakimś obuchem w głowę. Po prostu nie wiedziałem, czytać dalej, czy nie czytać, czy już zostać z tą puentą i sobie o niej myśleć, a w końcu postanowiłem, że rzeczywiście będę z tej książki czytał tylko po jednym rozdziale dziennie, żeby mi się za szybko nie skończyła. No, trudno być prorokiem, ale myślę sobie, że reportaż nie zaginie nigdy. Nie będzie tak, jak twierdził Egon Erwin Kisz, że tylko reportaż przyszłości, bo on to pisał, zdaje się, w latach 20. I tak nie jest, że tylko reportaż. Myślę, że po prostu oba gatunki, i fiction, i non-fiction, się będą pięknie rozwijać, ale czy reportaż będzie w prasie? Zobaczymy, czy w ogóle będzie istniała prasa papierowa, trudno powiedzieć. Ja myślę, że rozwinie się taki gatunek internetowy, który ostatnio zaprezentował właśnie wspomniany Jacek Hugo Bader. Jego ostatni reportaż jest połączeniem i obrazków, i filmów, i tekstu, i głosu, więc może ten reportaż pójdzie w stronę też takich mediów audiowizualnych i może antologia za lat 50, pierwszej połowy XXI wieku, to już będzie antologia, którą będziemy tylko mogli na tabletach lub coś, co będzie po tabletach i po tego typu urządzeniach, że będziemy go czytać i oglądać jednocześnie. Nie wiem, trudno powiedzieć. Ja wiem jedno, ja będę umiał pisać zawsze i do każdych okoliczności się dostosuję, bo taki mam charakter.